Cześć. Dzisiaj będzie prezentacja na temat pożarów. Także zaczynamy. Podstawowe pojęcia. Pożar. Jest to niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Płomień. Jest to zjawisko spalania gazu, w którym zachodzą reakcje rozkładu i spalania. Paliwem w płomieniu jest zawsze gaz. Ogień. Jest to suma obserwowanych zjawisk towarzyszących na ogół fizyko-chemicznemu procesowi spalania. Grupy pożarów. W Polsce stosuje się następującą klasyfikację grup pożarów. A. Pożary ciał stałych, np. drewno, papier, węgiel, słoma i tomu podobne. Grupa B. Pożary cieczy palnych i substancji topiących się pod wpływem ciepła, np. nafta i jej pochodne, alkohol, aceton, oleje i lakiery. Grupa C. Pożary gazów palnych, np. metan, acetylen, wodór. Grupa D. Pożary metali, np. lit, sód, potas, glin i ich stopy. Grupa E. Pożary tłuszczów. Pożary tłuszczów i olejów spożywczych. Podział pożarów ze względu na ich wielkość. Pożar bardzo duży. Występuje, jeśli w jego wyniku zostały spalone lub zniszczone obiekty lub ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa i temu podobne o powierzchni ponad 1001 m2 lub objętości ponad 5001 m3, lasy, uprawy, trawy, torfowisko i nieużytki o powierzchni ponad 100 hektarów lub jeżeli podano ponad 37 prądów gaśniczych. Pożar duży. Występuje, jeśli w jego wyniku zostały spalone lub zniszczone obiekty lub ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa i temu podobne, o powierzchni od 301 m2 do 1000 m2 lub objętości od 1501 m3 do 5000 m3. Lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki o powierzchni powyżej 10 hektarów i nie większe niż 100 hektarów lub jeżeli podano od 13 do 36 prądów gaśniczych. Pożar średni występuje, jeśli w jego wyniku zostały spalone lub zniszczone obiekty lub ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa i tym podobne, o powierzchni od 71 m2 do 300 m2 lub objętości od 351 m3 do 1500 m3. Lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki o powierzchni powyżej 1 hektara i nie większe niż 10 hektarów lub jeżeli podano od 4 do 12 prądów gaśniczych. Pożar mały występuje, jeśli w jego wyniku zostały spalone lub zniszczone obiekty lub ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa i temu podobne o powierzchni do 70 m2 lub objętości do 350 m3. Lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki o powierzchni nie większe niż 1 hektar lub jeżeli podano do 4 prądów gaśniczych. Podział pożarów ze względu na ich rodzaj. Pożar blokowy. Jest to pożar obejmujący kilka kondygnacji jednego obiektu lub pożar zespołu obiektów. Pożar otwarty. Jest to pożar rozwijający się na odkrytej przestrzeni z oznakami żarzenia lub świecenia. Pożar podpowierzchniowy. Jest to pożar głębszych warstw gruntowych, najczęściej na terenie łąk i lasów. Pożar przestrzenny. Jest to pożar obejmujący wiele obiektów, pożar lasów, upraw i temu podobne. Pożar ukryty. Jest to pożar, który rozwija się i rozprzestrzenia w pustych przestrzeniach stropów, stropodachów, ścian, podłóg i temu podobne, bez oznak świecenia i żarzenia. Pożar wewnętrzny. Jest to pożar rozwijający się i rozprzestrzeniający wewnątrz obiektu. Pożar wewnętrzny ukryty. Jest to pożar w pustych przestrzeniach stropów ścian, wewnętrznych urządzeń i aparatów technologicznych. Pożar wewnętrzny otwarty. Jest to pożar w przestrzeni zamkniętej z widzialnym ogniskiem. Pożar wierzchołkowy. Jest to pożar całkowity drzewostanem lasu. Pożar w zarodku. Jest to pożar, który nie rozprzestrzenił się poza miejsce powstania. I pożar zewnętrzny. Jest to pożar rozwijający się i rozprzestrzeniający na zewnątrz obiektu lub poza obszarem budynku. Warunki niezbędne do powstania pożaru. Aby pożar powstał, zaczął się rozwijać i rozwijał się coraz bardziej, musi on
posiada trzy czynniki: paliwo, ciepło, tlen. Jak widać na załączonym po lewej stronie obrazku, od ciepła ciepło przenosi się do paliwa oraz do powietrza, a mieszanie się paliwa z powietrzem powoduje pożar. Jeżeli zabraknie któregoś z tych trzech, albo ciepła, albo powietrza, albo paliwa, pożar nie może się dalej rozwijać i po prostu gaśnie. Dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania i zapraszam do następnych odcinków. Na razie.